Dzień dobry! Jeśli urodziłeś się między 1 a 10 kwietnia, Twoim drzewem opiekuńczym jest jarzębina wiosenna. Zapraszam Cię, słuchaj, zapoznaj się z informacjami dodatkowymi, które zostawiam w opisie pod filmem odnośnie znaku drzewnego. A teraz ja zacznę pomału rozkładać karty dla osób, które się niecierpliwią i chcą przejść od razu do czytania. Słuchajcie, polecam przewinąć sobie troszeczkę film, ponieważ rozłożenie wszystkich kart zajmuje chwilę. Słuchajcie, zaczynamy. Zapraszam. Podstawą, fundamentem, ważną informacją dla Was na przyszły rok jest jednoznaczne, ostateczne wyjście z konfliktu, z jakiegoś harmidru, z jakiejś rywalizacji, z jakichś niesnasek. Ty z jakiegoś powodu być może utrzymywałeś to połączenie, tę relację, tę sytuację, zastanawiając się właśnie na przykład w tym roku, czy już tego nie zakończyć, czy nie wyjść z tej sytuacji. Ona przynosiła do Twojego życia mnóstwo zamieszania. W przyszłym roku pokazuje się sytuacja, gdzie następuje kulminacja tych zdarzeń i Ty zdecydujesz się to porzucić. I to jest podstawa. No może być sprawa zawodowa, osobista, trudno mi powiedzieć. W każdym razie w tym roku jeszcze przymykasz na coś oko, zastanawiasz się, może przygotowujesz się do tego, żeby w końcu zamknąć ten temat. W przyszłym roku dzieje się coś, co rozgrzewa na nowo tę sytuację. Dzieje się coś, co powoduje, że oliwa do ognia została dodana, dolana i wszystko, że tak powiem, eskaluje. Nad wyraz się obciążając, ty mówisz dość. Tak jakby w tym roku pokazujesz się jako ktoś, kto próbował zachować cierpliwość, ktoś, kto próbował nie dać ponieść się tej sytuacji, zapanować jakąś nad nią, przeczekać ją być może, przeczekać, aż sama się uspokoi, aż się zmieni coś. Obawiam się, że w przyszłym roku ona eskaluje z jakichś powodów. Następuje zmiana, która powoduje, że Ty mówisz dość. To jest koniec tych kłopotów, to jest koniec tej sytuacji, to jest koniec tych jakichś niepotrzebnych w ogóle, chaotycznych wydarzeń. To jest koniec moim zdaniem również wchodzenia w interakcje z ludźmi, którzy nie wiedzą w ogóle, o co im chodzi, wprowadzają zbyt dużo zamieszania, agresji, jakichś nerwów, agresji słownej, nie daj Boże, agresji fizycznej do Twojego życia. Są nieprzewidywalni. Koniec. Dosyć.
nie byłeś w stanie się z nimi dogadać, próbowałeś się z nimi dogadać, nie udało się, zabierasz swoje rzeczy i moim zdaniem nie poświęcasz tej sytuacji już więcej czasu. Koniec kłopotów dla części z Was. To jest drugi scenariusz. Koniec kłopotów związanych z interakcją tego rodzaju osobistości, o których wcześniej opowiedziałam. Chaotycznych, kłótliwych, agresywnych być może. Siłę. Skąd czerpać siłę? Siłę niewątpliwie będziesz czerpał z różnego rodzaju doświadczeń, które do tej pory były udziałem Twojego życia, więc nie ignoruj ich. Siłę będziesz czerpał również z rozmów być może, wsparcia, które udzieli Ci osoba, najprawdopodobniej kobieta, niesamowicie intuicyjna, bardzo rozsądna, bardzo mądra, która waży słowa, która ma jakąś wiedzę w temacie, który być może będzie Cię, że tak powiem, zajmował, o który będziesz się martwił, martwiła, tak? Więc jeszcze taka energia. Siłę da Ci też pewnego rodzaju niedostępność. To jest bardzo ciekawe, tak ja to czuję. Niedostępność dla szerokiego grona osób. W tym znaczeniu, że tylko ci, którzy są w Twoim najbliższym otoczeniu, oni są sprawdzeni, nie masz... No tak, tak to czuję ja. Jakiś wyjazd również. Wyjazd daleko da Ci siłę. Nas daleko jest pojęciem względnym, jak wiemy. Dla części z Was to może być w ogóle wyjazd na drugą półkulę ziemską, a dla części z Was to może być wyjazd na drugi kraniec Polski. W każdym razie pokazał się tu wyjazd jako taki, który niesie Ci siłę. Który da Ci siłę. Ogólnie znowu karty pokazują, wiesz, żebyś nie starał się naprawić na siłę sytuacji, które są nie do naprawienia. I to trochę wracam do tego, co mówiłam na wstępie. Po prostu naprawić na siłę czegoś, kogoś, uzdrowić na siłę jakiejś sytuacji, tak? Żebyś nie starał się tego robić. To nie ma sensu. To nic Ci nie da. Tutaj karty sugerują, żebyś raczej starał się patrzeć w życie pod kątem zdobywania nowych znajomości, nowych doświadczeń, ryzykowania czasem być może, prawda, żeby zrobić jakiś pierwszy krok, okej? Ale raczej karty mówią tak, no nie staraj się naprawić na siłę, uzdrowić na siłę, zadowolić wszystkich. Zadowolić wszystkich. Lepiej będzie Ci się w pewnym momencie odwrócić i pójść własną drogą. Ogólnie samopoczucie pokazuje się jako takie, gdzie zdajesz sobie sprawę, że są sytuacje, które już nie niosą nadziei do Twojego życia, tam się nic nie zmieni i dalsze tkwienie w tej sytuacji, jakby tej właśnie niezbyt przyjemnej, nic Ci nie przynosi, więc czas ruszyć w nowe. Rozpocząć nową podróż, również w ujęciu takim, nazwijmy to, filozoficznym bardziej, tak? Jeśli chodzi o kwestie spraw związanych z domem, tutaj trzeba będzie o coś powalczyć bądź zawalczyć, ale odejść od sentymentu już. Odejść od emocji, chociaż nie będzie Ci łatwo, bo ta sytuacja pokazuje się jako taka, która Cię gdzieś tam dotyka i rozczarowuje. To jednak karty mówią zawalcz o to, nie poddawaj się, ale odejdź od emocji. Nie inwestuj w tę sytuację więcej swoich emocji, jakiegoś sentymentu. Okay? Jakiegoś sentymentu. Tu chodzi o to, żeby podejść tak bardzo zadaniowo do spraw. Zadaniowo. Jak już raz coś postanowiłeś, to żeby być konsekwentnym, żeby wytrwać. Niezależnie od tego, co ktoś będzie próbował powiedzieć, jak będzie próbował sytuację zmienić lub do czego miałby Cię ta osoba bądź ta osoba nakłonić. Chodzi o to, żebyś wytrwał. Tu jest też, powiem tak, trochę taka energia z gatunku, okej, walczę o swoje, jestem asertywny, jest mi z tą asertywnością ciężko, ale wiem, że to jest mi potrzebne, jeśli chodzi o kwestię domu. I to jest trochę też przestroga.
Bo ta twoja asertywność, to też jakby, no, odnajdźcie się proszę w tym czytaniu, tak? Bo ta twoja asertywność, o coś mocno walczysz, ona powoduje być może u domowników pewnego rodzaju smutek bądź rozżalenie. No to tutaj zwróciłabym uwagę na słowa, tak to nazwijmy, prawda? Na to, w jaki sposób tych swoich praw dochodzimy. Ale to raczej karty sugerują, walcz o swoje, uważaj właśnie, żeby jakaś emocjonalność cię nie zatrzymała. Dużo bardzo pracy w pracy, to jest przełożenie na pieniądze, ale dużo pracy w pracy ogólnie. Jest efekt też, natomiast możesz czuć się czasami zmęczony lub możesz czuć, że czasami zbyt dużo niesiesz na swoich barkach. Jeśli chodzi o pracę, jeszcze jedna informacja, tutaj mi się rzuca w oko od razu. Uwaga na sytuację z drugim dnem w pracy, na manipulacje w pracy. Chodzi o to, żebyś ty sama była za siebie odpowiedzialna w pracy, wiedziała, jak pewne rzeczy masz zorganizowane, poukładane, nie dała się wpuścić trochę w maliny. Uwaga na sytuacje pracowe, gdzie ktoś pod przykrywką tak zwanych przyjaźni próbuje coś dla siebie ukrać. To jest też takie dla was przesłanie. Natomiast ogólnie pokazuje się energia dużo pracy, szybkiej manifestacji pieniędzy być może, natomiast też zmęczenia z tym związanego. Po prostu zmęczenia z tym związanego. Ale jest efekt. Tak. Jest efekt waszych wysiłków zawodowych. Co więcej, wasze wysiłki zawodowe, pracowe przynoszą jakąś zmianę na poziomie pieniędzy. Dla osób, które rozważają przyjęcie drugiej pracy bądź zajęcie się jakimś drugim projektem i ten drugi projekt przychodzi do ciebie od znajomych, przyjaciół, tak to określę, weź pod uwagę, że będziecie to męczyć. No tak, będziesz czuł ciężar odpowiedzialności, ciężar tej sytuacji na swoich barkach, ale wychodzi ci to na dobre finansowo. Dasz radę też, jeśli się obawiasz, że nie dasz rady. Otóż dasz radę, poukładasz wszystko, zorganizujesz sobie wszystko. I to być może też doprowadzi do tego, że za jakiś czas otworzą się przed tobą kolejne drzwi. Będzie dobra passa. Tak? Zmieni się coś, jakby co spowoduje, że będziesz czuł, że teraz los ci sprzyja, że otoczenie ci sprzyja, więc warto tę drugą ofertę, że tak powiem, rozważyć. To są w ogóle dwa źródła dochodów i te dwa źródła dochodów pokazują się jako tobie sprzyjające, jako twoją sytuację finansową ugruntujące bardziej, jeśli teraz nie czujesz się finansowo gdzieś tam pewnie. Tak? Więc na to bym zwróciła uwagę. I to drugie źródło dochodów pokazuje się jako takie, które jest tobie oferowane przez przyjaciela, przez znajomego, troszkę taka energia. Tak? Natomiast tutaj nadal pokazuje się ta energia próby manipulacji bądź wykorzystywania jakiejś znajomości w twoim życiu zawodowym. I na to bym zwróciła uwagę. No, temu nie, z jakiegoś powodu. Temu nie. Okay. Bardzo fajnie pokazują się relacje znajomości z ludźmi poznanymi przy okazji pracy nad jakimś projektem, szkoleń, warsztatów, studiów być może, nowe znajomości, nowi ludzie. To szczególnie dla osób, które w przyszłym roku planują rozpocząć jakiś nowy poziom kształcenia, nową drogę edukacyjną dla siebie. Przy tej okazji tutaj, przy tym działaniu waszym pokazują się nowi ludzie, bardzo fajni, z którymi można wiele stworzyć, wiele zdziałać. Również jakby te znajomości pokazują się później przekładające się na sprawy finansowe. Na to bym jeszcze zwróciła uwagę. Okej, okay. Tutaj jeśli chodzi o relacje znajomości, w ogóle to też bardzo dziwne. Znaczy dziwne, nie wiem czy dziwne, ale im lepiej wyglądasz, takie jest moje spostrzeżenie, im bardziej nad sobą pracujesz fizycznie, rozwój zawodowy, tym więcej przyciągasz do siebie ludzi. Natomiast też jeszcze jest informacja, jak dla mnie, jeśli chodzi o relacje znajomości ogółem, i nie mam tu na myśli raczej relacji romantycznych, jak wiecie, żeby zachować pewien dystans w stosunku do tych właśnie znajomości. Znaczy do pewnego etapu możemy się angażować, do pewnego etapu
Tak, ale ważna jest Wasza niezależność w tych połączeniach. Dla singli bardzo fajny singiel się pokazuje w Waszym życiu. Bardzo fajny singiel się pokazuje w Waszym życiu. Więc jeśli w przyszłym roku zostaniecie singlem, to nie będziecie singlem długo, uważam. W miłości romantycznej ogólnie spokój. Spokój, bezpieczeństwo, pieniądze. Ktoś sobie wypatrzyć może nową pracę, nową drogę zawodową i to się bardzo fajnie przełoży na dobrobyt. Ogólnie spokój, pieniądze. Tak. Jeśli będą problemy z dziećmi w takim znaczeniu, taki mały pyskacz od czasu do czasu wyskoczy i w sposób taki, powiedziałabym, bardzo kontrowersyjny przekaże Wam jakąś informację od siebie, warto jest zwrócić uwagę, ja często mówię przy tej karcie, co ta osoba naprawdę chce nam powiedzieć. To jest młoda osoba, niedoświadczona, niedojrzała, mogą poniesie nerwy, czyli co się kryje za tymi nerwami, jaki naprawdę jest komunikat. Mogą Wam pomóc w opiece nad dziećmi lub mogą mieć wpływ na Wasze dzieci, jeśli są właśnie trochę buntownicze, na przykład dziadkowie, dalsi członkowie rodziny i w ogóle system rodzinny, który macie wokół siebie. Więc fajnie jest nie izolować, albo jak najczęściej jak to możliwe, spotykać się z dziadkami, dziadki z wnukami, wiecie, najbliższa rodzina, ale w takim szerszym ujęciu, nie tylko ojciec, mama i tak dalej, tata, mama. Chodzi o rodzinę wielopokoleniową, to też się pokazuje jako ważne. Jest też ktoś, z kim będziecie mogli tworzyć miłość taką wielopokoleniową, miłość romantyczną wielopokoleniową. Ale w miłości romantycznej raczej spokój, bezpieczeństwo, finanse, zrozumienie, domy, psy, te wszystkie historie tu się pokazują. Więc jeśli single, albo jeśli jest ktoś, kto będzie w przyszłym roku singlem, no to tutaj pokazuje się moim zdaniem osoba, która spełnia jakieś kryteria. Ja nie wiem, jakie Wy macie kryteria, ale ona spełnia Wasze kryteria. Okej. No dobra, wskazówka dla Ciebie. Odejdź od jakiejś osoby, najprawdopodobniej jest to kobieta, niestabilnej emocjonalnie. Może ta osoba wprowadzała tutaj tak dużo zamieszania w Wasze życie. Dodatkowo jeszcze, dla części z Was wskazówka to jest wyjazd gdzieś celem zapanowania nad emocjami, nad nerwami. To się jeszcze pokazało jako ważne. Wskazówka kolejna, to też będzie zależało od sytuacji, w której jesteście. Mówi tutaj, słuchaj, daj się ponieść czasem. Daj się ponieść czasem. Ale myślę sobie jednak do pewnego momentu. No, natomiast daj się ponieść czasem. Bardzo silnie wskazówka, ta najważniejsza jak dla mnie, właśnie chodzi o zaufanie, o to, żeby nie ufać lub odsunąć od siebie, odsunąć się od kobiety, która jest Waszym zdaniem labilna emocjonalnie. Bo ta osoba jakaś przewrażliwiona, rozhisteryzowana wręcz. Najprawdopodobniej kobieta, ale wiecie, to jakby może być również mężczyzna, ponieważ każdy z nas ma w sobie żeńską i męską energię. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba wprowadza do Waszego życia za dużo jakiegoś zamieszania. Jeśli to jest małżeństwo lub partnerstwo i chcesz, mój drogi, odejść od tej osoby, to trzeba będzie się z nią podzielić jakimiś pieniędzmi, ale to Cię uwolni. Bardzo Wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.